Koszykarze Rosy Radom udowodnili, że należą do ścisłej krajowej czołówki. W turnieju o Puchar Polski dotarli do ścisłego finału, gdzie ulegli dopiero Stelmetowi Zielona Góra. Udział koszykarzy Rosy Radom w finale rozgrywek o Puchar Polski to wielki sukces. Poprzednio Radom mógł się cieszyć z takiego osiągnięcia w 1999 roku, a jego autorami byli siatkarze Czarnych, którym udało się wtedy sięgnąć po główne trofeum. Rosie się to nie udało, ale sam udział w finale to niezwykłe osiągnięcie i dowód na to, że warto inwestować w koszykówkę. Dzięki harmonijnej współpracy właścicieli klubu i miasta, które jest jego największym sponsorem, możemy dziś pochwalić się towarem eksportowym świetnie promującym Radom. Od kilku lat w Radomiu funkcjonuje uchwała stypendialna, która gwarantuje sportowcom określone pieniądze. Te pieniądze to przekazuje miasto. Miasto również włącza się poprzez spółki komunalne w promocję sportu. Tak naprawdę jesteśmy jednym z głównych sponsorów koszykarzy, siatkarzy, ale cieszymy się, że możemy to robić wspólnie, a o Radomiu mówi cała sportowa Polska. Konfrontacja Radomia z najlepszą ekipą obecnego sezonu w kraju była wyśmienitym podsumowaniem pucharowego tygodnia w Gdyni. Po pierwszej połowie boju decydującym o głównym trofeum wydawało się, że Rosa może osiągnąć największy sukces w dotychczasowej historii. Radomianie bardzo dobrze bronili, dołożyli do tego skuteczność i prowadzili różnicą 8 punktów. Po zmianie stron rywale zaprezentowali się znacznie agresywniej w obronie, a dzięki zdecydowanej poprawie skuteczności wypracowali bezpieczną przewagę, którą dowieźli do końca pojedynku.